Szczęść Boże, coś Wam powiem. Wszyscy znają świetnie opis wydarzeń z Kany Galilejskiej. Problem z winem, Maryja, która prosi Jezusa, słudzy, którzy noszą wodę, wino, które zostaje pochwalone. Tylko nikt z tam obecnych, oprócz Jezusa i Maryi, nie wiedzieli, co się właściwie wydarzyło. Pan młody zaskoczony, słudzy zdumieni, a starosta w niebo wzięty. Tak właśnie dokonuje się większość cudów w naszym życiu. My po prostu nie mamy o nich pojęcia. A ktoś widzi nas i nam dziękuje. Można śmiało powiedzieć, że Jezus z największego syfu zrobił coś doskonałego, co nie tylko sprawia radość, ale i zmienia życie. Przecież ta woda musiała być brudna, bo czerpana ze studni na miejscu pustynnym. Musiałaby pewnie odstać swoje, żeby cały szlam opadł na dno. A tu wszystko działo się w pośpiechu. Woda do stągwi, ze stągwi do dzbanów i na stół. To piękne działanie Pana Boga, który chce, by w każdym z nas był jak ten Pan Młody. Oczywiście to wymaga naszej zgody, by On mógł pokierować wydarzeniami. Nam pozostanie tylko głupio się uśmiechać, nie wiedząc, jak coś się stało, skoro nie miało prawa, ani ja się do tego nie przyczyniłem. Najłatwiej by było trzymać się dobrze nam znanej wersji. Nubożeńcy zaprosili Jezusa i Jego Matkę na ślub i wesele. W krytycznej chwili Jezus na prośbę Maryi przemienił wodę w wino. Wniosek? Trzymajmy się Matki Bożej, bo pod jej opieką nic nam nie grozi. Tylko czy nie za bardzo galopujemy w naszych żądaniach? Sugerujemy, że Bóg powinien spełniać nasze oczekiwania, bo przecież Maryja za nami oręduje? Nie żyjemy dla cudów. Jezus nie przyszedł zaspokajać ziemskich braków, ani spełniać cudów na żądanie. Jego słowa, czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, jakby mówiły, dlaczego mnie w to wciągasz? Nie nadeszła moja godzina. Jest to jasna wypowiedź, którą my odbieramy jako niegrzeczną, ale ona ma swój wymiar ponad wszystkim. Jest zwróceniem uwagi, by Maryja nie traktowała Jezusa już jak tylko i wyłącznie jej Syna, ale przede wszystkim Pana i Zbawiciela. Sam to dopiero dostrzegłem, bo nigdy mi ta wypowiedź Jezusa nie składała się z Jego dalszymi czynami. Pan samodzielnie decyduje o tym, kiedy i w jaki sposób ma zadziałać wśród ludzi. Maryja, jak nam doskonale wiadomo, kocha Boga ponad wszystko, ale miłowania Boga nigdy nie przeciwstawiała miłości do ludzi. Stąd jest jej prośba. Ale czego nas nauczyła ta scena? Co nam Jezus swoim działaniem uświadomił? Do czego zaprosiła nas Matka Boża? Misją Jezusa na pierwszym miejscu jest realizacja planu Ojca. I On dokona zbawienia niezależnie od tego, czy człowiek ma świadomość, czy nie, wierzy, czy nie. Jednak Jego czyny do wiary pobudzają. Maryja jest więc tą, która wskazuje jedną prostą rzecz. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Kana Galilejska nie miała na celu dawać ludziom wina, ale wiary. Wino stało się troszkę przynętą ku temu, co daje Jezus. Cud sam w sobie, choćby był największy w naszym życiu, nie sprawi, że uwierzymy. Bo i apostołowie mieli problem z największym z cudów, jakim było zmartwychwstanie. Dziś Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wszystko przez pokorną i pełną nadziei prośbę Maryi. Właśnie jej posłannictwo, jej życie są darem dla innych. Ona dziś dzieli się z nami tym, co ma najcenniejszego. Dzieli się Jezusem. Bez niej moglibyśmy się wysilać i starać, ile się da, ale mogłoby się okazać, że nie doznalibyśmy chluby, jakiej doświadczył dzisiaj Pan Młody. Z Panem Bogiem.